Prosimy Boga, ten przyrodzony mówi ksiądz Proszcz, wymieniając te wszystkie sprawy, które w naszym życiu domagają się uzdrowienia, bo to chodzi o łaski potrzebne dla ludzi, miłości, wybaczenia. Czasami może nawet takiego wybaczenia, które po ludzku wydaje się niemożliwe, na przykład zdrady. Wierności, która też w naszych czasach wydaje się być prawie że niemożliwą łaską. Życia dla nienarodzonych, które w naszych czasach okazuje się być postawione z punktu widzenia wiary do góry nogami. Wierności małżeńskiej, miłości, tego wszystkiego Pan Bóg nas uczy przez tę rodzinę, ale także daje przez obecność religii, modlitwę do Boga, Jego obecności. Taką nadzieję, że właśnie te łaski, czyli nasze ludzkie choroby, słabości, grzechy, niedoskonałości mogą przez Boga zostać uzdrowione. Pan z nami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju.